dobry. Cudownie było. Ja jeszcze żyję, to naszą imprezą. Ja się tak objadłam, refluksik mnie w nocy złapał. Ale nie, nie żałuję. Wreszcie było cudownie, za darmo. Panie pięknie wyglądały w tych sukieneczkach. Pani Paulinko też. Nawet boczków nie było widać. A zwykle to widać? No, w dżinsach, tak. To się trzeba troszeczkę postarać, żeby tak wyglądać. Ale było pięknie na tej naszej imprezie. Naszej? To tak, tak, naszej, bo my tutaj w tej mojej kamienicy, to można już powiedzieć, jak gdyby rodzina jedna wielka. No? No tak, rzeczywiście, pani Jul, tylko obawiam się, że ta nasza rodzina może się rozpaść. A co pani mówi takie rzeczy? No to pani nic nie wie? Ja nie wiem. Czego ja nie wiem? Ale niech wszystko zostanie między nami. No oczywiście. Ta weterynarz, Asia. Na imprezie przespała się z Kubą. Z naszym panem Kubusiem? Ona? Tak. A jeszcze do niedawna była z Piotrem. No przecież pan Piotruś przez lata był z... O mój Boże, przepraszam, pani Sylwuniu. No, przeprała mi Piotra, a teraz przespała się z Kubą. Niewiarygodne. No. To jest szatana ostatnia. Przez grzeczność nie zaprzeczę. I jeszcze zastanawiają się, czy nie zamknąć kliniki. No. Co pani mówi takie rzeczy? Jak to kliniki? Jak klinikę zamknąć? Ja się nie zgadzam na takie rzeczy. Ja w ogóle... Tak, pani Jolu, dokładnie. Właśnie dokładnie. Tak, dokładnie. Ja protestuję absolutnie. Dokładnie. Przecież to jest niemożliwe. Ja się nie zgodzę. Oczywiście, pani Jolu, my musimy z Paulą już iść. Dosyć mamy tego zamieszania, tych wszystkich afer. Do widzenia. Ja się zdenerwowałam teraz. Ja nie byłam w ogóle przygotowana. Nie zgadzam się. To jest w ogóle... Protestuję.